No siema, Damian z tej strony, sorry za mój głos, ale jestem trochę przeziębiony, tak czy inaczej opowiem wam historię. To już było dosyć dawno temu, jak zamieściłem na swoim Facebooku wpis, to były jeszcze czasy, kiedy lubiłem pisać artykuły, ale teraz jestem trochę bardziej leniwy i postanowiłem nagrywać. W każdym razie wpis mówił o tym, jak to tak zwana szeroko pojęta motywacja nie jest istotna i że tak naprawdę, żeby coś robić na 100%, trzeba to kochać i tylko to jest ważne, że prawdziwa pasja, czy tam chociażby nawet hobby, to jest zdecydowanie lepsze niż zamęczanie się, robienie z siebie męczennika i oglądanie filmików motywacyjnych przed każdym treningiem, bo inaczej nigdzie nie wyjdziemy. No i oczywiście w dużej kwestii nadal się z tym zgadzam, ale czas i życie pokazało, że takie podejście również niesie sporo pułapek. I o ile co do motywacji tej takiej znanej z social mediów nadal mam to samo zdanie, to jednak sama pasja i hobby może nie wystarczyć. O co się rozchodzi? Przychodzimy na trening, robimy te wszystkie fajne ćwiczenia, w których jesteśmy coraz lepsi, te wszystkie fajne ćwiczenia, które wchodzą, widzimy progres i to nas nakręca coraz bardziej. Potem boimy się o to, żeby tego progresu nie sprzeniewierzyć odpuszczeniem sobie. Chcemy cisnąć cały czas do przodu, albo przynajmniej utrzymać dane efekty. No i takie podejście, że robimy coś, bo to kochamy, a cała reszta to chuj. Może potem skutkować takim podejściem, że olewamy ćwiczenia akcesoryjne, takie rzeczy, które są ciężkie i musimy to robić, ponieważ to jest bardzo ważne dla nas, ponieważ tam tkwią słabe ogniwa. Są po prostu robione na odpierdol się. Nawet jak ci się wydaje, że jest ok, bo progresujesz w głównym boju, w tamtym nie musisz, bo to jest tylko akcesorium, no to może dojść do tego, że zaliczysz sobie regres. I teraz tak. O czym w ogóle będzie ten materiał? Oczywiście nie uważam się za alfę i omega, ale myślę, że ten akurat materiał może pomóc osobom, które chcą pogodzić tak zwane życie z treningami. Być może nie macie akurat w tym momencie za dużo czasu, może chcecie po prostu utrzymać swoją formę, być może po prostu nie macie na razie jakichś ambicji na starty, czy coś w tym stylu, więc myślę, że to jest właśnie dla takich osób materiał. Ewentualnie dla trenerów, którzy mają właśnie problem z podopiecznym, albo jak podopieczny przychodzi do nich z takim właśnie problemem. I teraz tak. Zacznijmy od tego, co niesie ze sobą życie. Tak zwana rzeczywistość, która kopie nas po tyłku. I to jest nieuniknione. I trzeba się z tym pogodzić i cisnąć dalej, ale mądrze. Tak jak już wspominałem, mamy w treningach często nudne akcesoria, które trzeba robić. Jeżeli tych nudnych akcesoriów nie wykonujemy, to prędzej czy później czekają nas jakieś urazy, albo w najlepszym wypadku brak progresu i zrezygnowanie. Wiecie, jak to jest. Przez pierwsze lata nawet można robić mega progres i być tym zajarany, a w pewnym momencie dochodzimy do ściany, albo ten progres tak zwalnia, że już nie jesteśmy w stanie dokładać ciężaru co tydzień, czy nawet co dwa i trzeba już zaczynać kombinować. Na tym etapie wiele osób odpada po prostu.
Poza tym zdarzają się też sytuacje życiowe. Ja wiem, że wiele osób uważa, że o, trening trzeba zrobić zawsze, bez względu na cokolwiek, nie? Ale są takie sytuacje, że faktycznie nie mamy na to czasu. Wtedy lepiej jest po prostu zweryfikować to, co możemy robić i zacząć to robić, a nie na siłę, kosztem snu przykładowo, albo kosztem swojej własnej pracy czy rodziny, cisnąć te 2-3 godziny dziennie na siłowni i uważać się za Bóg wie kogo, bo tyle poświęciliśmy dla treningu. To jest tylko trening. Jeżeli chodzi o amatorów, no to niestety, na podejście nie zarobisz takiej kasy, żeby opłacić sobie mieszkanie, żeby opłacić wszelkie rachunki i żyć na jakimś tam poziomie. To właśnie praca, czy też rodzina, która cię wspiera, umożliwia ci ewentualne realizowanie jakiegoś swojego celu treningowego, jakiegoś swojego hobby. Warto też powiedzieć, no, takie 2-3 słowa na temat tak zwanej mentalności. Ja oczywiście też nie jestem psychologiem, ale coś od siebie, z własnego doświadczenia i z doświadczenia osób, które słucham, z którymi rozmawiałem, które też przeszły sporo, znacznie więcej ode mnie, mogę co nieco powiedzieć. Wróćmy na chwilę do tego, co się dzieje w trakcie treningu. Przychodzimy kilka dni w tygodniu, tydzień w tydzień, przepracowujemy miesiące po to, aby nauczyć się wzorców ruchowych, nauczyć się dobrych nawyków. Po prostu przechodzimy do takiej automatyzacji ruchu i to jest coś, moim zdaniem, co uczy tak naprawdę życia i robienia postępów ogólnie, bo tak jest tak naprawdę ze wszystkim. Przykładowo, jesteś młody, idziesz do pierwszej lepszej pracy, nie wiem, do Maka, składać hamburgery. Na początku idzie ci chujowo, z biegiem czasu uczysz się tego składania hamburgerów i robisz nagle 8 na raz w błyskawicznym tempie. I w pewnym momencie jesteś w stanie kilkunastoosobową rodzinę wykarmić w ciągu parunastu minut, więc stajesz się zajebistym składaczem hamburgerów. I o czym to świadczy? Powtarzalność daje największe efekty. Robisz coś długo, to jesteś w tym dobry. I myślę, że żeby w ogóle mieć jakiekolwiek efekty na treningu, trzeba po prostu, uwaga truizm, regularnie trenować i regularnie powtarzać jakieś tam rzeczy związane z ćwiczeniami. W ten sposób wyrabiamy sobie nawyki. Ale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, jak zajebiście robimy przysiad, jak trzymamy brzuch, praca stopy, rotacja zewnętrzna kolan, napięcie całego core, całych pleców i tak dalej. Te wszystkie szczegóły, które wchodzą nam w pewnym momencie automatycznie, nawet o tym nie myślimy, bo jesteśmy w trybie walki o przetrwanie, kiedy przygniata nas jakaś potwornie ciężka sztanga. Tylko zacznijmy od tego, że warto sobie też te nawyki wypracować po prostu uczęszczając na siłownię regularnie i chodząc na nią. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli jesteś człowiekiem zapracowanym, który nie ma czasu na długie i złożone treningi, to lepiej sobie w ciągu dnia wygospodarować te 30-40 minut, gdzieś na przykład po drodze z pracy wstąpić na siłownię, odbyć jedną krótką sesję treningową i wrócić. Potraktować to jako taką nadgodzinę w pracy. Zamiast 8 godzin pracujesz 9. Wiem, że większość osób jest w stanie sobie na to pozwolić. Ewentualnie, nie wiem, zrobić to przed pracą.
jeżeli wam to bardziej pasuje, jeżeli pracujecie na zmiany. Ja też pracowałem na zmiany i też czasami przed pracą chodziłem na siłownię. Także tak, lepiej zrobić sobie dużo krótkich sesji, przykładowo 5-6 razy w tygodniu po 30-40 minut, niż zbierać się kilka dni po to na to, a to dzisiaj nie mam czasu iść na siłownię, bo potrzebuję 2,5 godziny plus dojazd. No nie, no to wtedy w ogóle nie będziesz się trenować przez dłuższy czas. A tak, tu gdzieś po drodze wstąpię na chwilę, szybko się przebiorę, zrobię sobie rozgrzewkę, przepracuję jakiś wzorzec ruchowy, krótki akcesorium i wypierdalam do domu, nie? I teraz jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba sobie ustalić cel treningu, jak zawsze. Cel jest najważniejszy. I teraz tak, jeżeli załóżmy już trenowaliście przez jakiś czas, jesteście osobami doświadczonymi na tyle, że znacie swoje ograniczenia, to warto by było w tym okresie skupić się na słabych ogniwach, czyli na tym, co wam doskwiera, co was boli i tak dalej. Ćwiczenia każdy dobry trener czy fizjo dobierze odpowiednio. Aha, no i właśnie dobór tych ćwiczeń. Do tego jeszcze przejdziemy. To jest bardzo ważne, bo dobór ćwiczeń będzie tutaj kluczowy, żeby nie marnować czasu. O naprawie słabych ogniw już mówiłem. Myślę, że to jest najlepsze, co możecie zrobić w takim okresie, bo no, szlifowanie swoich głównych wzorców i praca nad zdobywaniem siły w momencie, kiedy nie macie czasu na pełnoprawne treningi częste, raczej tutaj nie wypali. Ale zawsze można coś tam naprawić, jakieś drobne mankamenty, które poprawią wasze zdrowie i dadzą potem podwaliny na jakiś cięższy okres treningowy. Co jeszcze wtedy, nad czym jeszcze można wtedy popracować? I to jest to właśnie, o czym mówiłem, że ludzie w pewnym momencie dochodzą do jakiejś ściany albo do jakiegoś regresu i rezygnują. A tak, chodząc sobie regularnie, choćby na te pół godziny, choćby nawet jakbyście mieli wejść na ten rowerek i zrobić cardio. I serio, nie jest istotne, że ty masz pod domem park i możesz się przejść po parku, pobiegać. Nie. Wyrabiasz sobie nawyk chodzenia na siłownię. Przychodzisz, masz ten swój taki mały rytuał, przychodzisz, bierzesz prysznic, jak jesteś po robocie, przebierasz się, idziesz na salę i robisz co trzeba, żeby poprawić swoje zdrowie i swoją sprawność. I teraz przechodzimy sobie do mojej propozycji, jak mniej więcej mógłby wyglądać taki plan. To tak, dużo krótkich jednostek treningowych i to jest podstawa, no bo łatwiej jest wygospodarować sobie pół godziny, 40 minut, czy nawet godzinę w ciągu dnia, którą normalnie spędzamy, załóżmy, przed telewizorem albo przy komputerze, niż wygospodarować sobie nawet 2-3 razy w tygodniu jakieś 3-4 godziny na dłuższe sesje treningowe. Wiem, przerabiałem to sam. Proponowałbym coś, tylko właśnie teraz to tak z dużym przymrużeniem oka, bo o tym, co myślę o systemach treningowych takich jak Split, FBW i tak dalej, mówiłem bodajże w trzecim odcinku. No, ja bym proponował coś na kształt mechanicznego Splitu, który na jednej sesji treningowej miałby na celu przepracowanie jakiegoś konkretnego wzorca, który kuleje. I teraz tak, dobór ćwiczeń. Co jest ważne? W tym okresie moim zdaniem ważniejsze będą ćwiczenia pomocnicze niż główne boje. Dlaczego? Bo ćwiczenia pomocnicze budują siłę w tych miejscach, gdzie jej brakuje i poprawiają te parametry, których brakuje. Poza tym można zazwyczaj stosować wtedy krótsze przerwy, szybciej się zregenerować z takich mniejszych ćwiczeń oraz po prostu zajmie to mniej czasu.
odpowiednia rozgrzewka, czyli aktywacja pod odpowiedni bój. I tutaj wychodzi właśnie to, dlaczego chciałem zaproponować taki mechaniczny split. Bo przykładowo, przychodzisz sobie na siłownię i chcesz zrobić sobie wszystkie boje. No to robisz aktywację pod ławkę. Robisz ławkę. Robisz jakieś akcesoria pod ławkę. Potem znowu robisz aktywację pod przysiad. Robisz przysiad. Potem jakieś ewentualne akcesoria. I tak dalej. Tych aktywacji musisz zrobić 3. A tutaj przychodzisz, skupiasz się na przykład na wzorcu wyciskania, czy to na ławce, czy to nad głowę, czy jakąś inną wariację. No i to robisz. Robisz jedną aktywację i tyle. I nie tracisz tyle czasu, dzięki czemu możesz trenować często. Jak ta aktywacja powinna wyglądać? Także tak. Jako osoba już trochę doświadczona wiesz, jakie są twoje możliwości, jakie są braki, co ciebie dobrze aktywuje, a co nie. Warto zainwestować w takie ćwiczenia, które są troszkę bardziej globalne niż jakieś izolacje, półgodzinne rolowanie i tak dalej. Taki przykład. Żeby odpowiednio rozgrzać się pod ławkę, no to wiadomo, ważne jest przepracowanie rotacji zewnętrznej, ważne jest aktywacja góry pleców, prawda, rozgrzanie barków i tak dalej, i tak dalej. No to można sobie, załóżmy, zrobić rotation face pull na troszkę większej objętości, z mniejszą intensywnością, tak żeby zastosować mniejsze przerwy i przykładowo sobie zrobić w super serii jakieś inne ćwiczenie, które nam jest potrzebne, również bardziej złożone. Jeśli chodzi na przykład, jeżeli masz na przykład problem ze ściąganiem łopatek przy wyciskaniu, dużo osób ma z tym problem, no to możesz sobie po prostu zastosować wyciskanie z gumą przyczepioną do gryfu, która ciągnie ten gryf w tył, w stronę głowy. Jeżeli nie masz partnera treningowego, a podejrzewam, że nie będziesz miał w tym okresie partnera, no to sobie stawiasz ławkę pod squat rackiem, przyczepiasz tą gumę na środku do sztangi, gdzieś tam zawijasz z tyłu na stojaku, na przykład na tych przyczepach, gdzie się na tych rakach, gdzie się zakłada obciążenie, którego już nie używasz. No i sobie robisz kilka takich szybkich serii z krótkimi przerwami, żeby zaktywować sobie właśnie tą depresję, a potem przechodzisz do wyciskania. Albo przechodzisz do jakiegoś ćwiczenia akcesoryjnego, które ci to wyciskanie ma wzmocnić. I teraz tak, czy będziesz robił najpierw akcesoria, czy sam wzorzec? Ja się bardziej skłaniam do samego wzorca głównego, przykładowo kładziesz się na tą ławkę, robisz to wyciskanie, ale robisz na w miarę małej objętości, na małej intensywności, stosujesz krótkie przerwy po to, żeby tylko przepracować ten ruch. To ci owszem da bodziec niewielki do wzrostu, do jakiegoś progresu, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby przepracować ruch wyciskania, żeby nie zapomnieć, jak się prawidłowo wyciska. A potem wrzucasz sobie 2-3 ćwiczenia, które mają ci to wyciskanie poprawić. Przykładowo, wyciskanie na skosie dodatnim z hantlami, na przykład taki polyquing press, bo potrzebujesz popracować nad dłuższym zakresem. Hantle, oczywiście ćwiczenia unilateralne, pomagają ci w lepszej stabilizacji obręczy barkowej, zakładając, że to ci jest potrzebne. Ewentualnie można, nie wiem, zrobić sobie jakieś OHP, jeżeli to wyciskanie nad głowę jest bardziej potrzebne, albo jakieś, nie wiem, wyciskanie kettli nad głowę, albo jakieś floor pressy. No zależy, co ci jest tak naprawdę potrzebne. I tutaj już się skupiasz na tym ćwiczeniu, żeby te przerwy były troszkę większe i w tych ćwiczeniach progresujesz. One owszem nie będą tak ciężkie jak samo wyciskanie, więc przerw aż tak długich ci nie jest potrzeba, możesz zastosować większe zakresy powtórzeń, z tego się lepiej zregenerujesz i
będziesz mógł oszczędzić czas. I przykładowo, po wzorcu wyciskania może być wzorzec przyciągania, taki jak na przykład jakieś lekkie podciąganie z tempem albo ściąganie drążka z góry, ewentualnie jakieś na focze wiosło też będzie eleganckie, czy też wiosłowanie hantlami nieco wyżej. Chodzi o to, żeby wzmocnić te struktury pleców, które są odpowiedzialne za prawidłowe wyciskanie. I tak robisz sobie dwie super serie, przepraszam, dwa ćwiczenia w super seriach na odpowiedniej objętości. Nie powiem teraz jakiej, bo na przykład może na klatce ci bardziej zależeć. Może będziesz chciał wyciskać 3 razy w tygodniu i robić te akcesoria pod ławkę 3 razy w tygodniu, bo na przykład to ci najbardziej kuleje i to jest najsłabsze. A siat i ciąg zostawisz sobie po jednym dniu, tylko żeby sobie utrzymać mniej więcej jakąś formę i nie zapomnieć, jak to zajebiście kiedyś robiłeś. I tak, i teraz tak sobie zerknę jeszcze w swoje notatki. O tym powiedziałem. No, reasumując, główne wzorce na takim treningu, który ma być szybki, krótki, to są zazwyczaj wzorce, które po pierwsze dobrze znasz, masz je przepracowane, idą ci dobrze, więc nie żyłujesz ich. Jeżeli chcesz używać skali RPE, trzymaj się 6-7, tak żeby po prostu sobie nad tym popracować, żeby mieć jakiś niewielki bodziec, żeby po prostu nie zapomnieć, jak to robić. A skupiasz się na mniejszych ćwiczeniach, które ci dadzą realny progres, ponieważ naprawiasz swoje słabe ogniwa, a po tym całym okresie będziesz mógł sobie znowu sprogresować główne boje i zobaczyć, co te małe ćwiczenia i co ten cały rehab i prehab ci dał. Myślę, że to na razie tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie kolejny materiał o jakimś tam treningu dla kogoś. Ja teraz planuję, mam nadzieję, że mi się to uda, wrócić do treningu po bardzo długiej, długiej przerwie. Trenuję nieregularnie, więc za każdym razem wchodząc na siłownię przekonuję się, jaką pizdą jestem obecnie w stosunku do tego, co robiłem wcześniej. Więc być może opiszę wam, jak powinien wyglądać taki trening dla kogoś, kto wraca po długiej przerwie, żeby się nie rozjebać, nie zniechęcić i nabrać znowu siły. Tymczasem, jak zwykle, zajrzyjcie w opis. I to tyle. Nara.